Bartłomiej Bitner, witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest Mirosław Antonowicz, prezes PKP S.A. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A jak PKP, to oczywiście rozmawiamy o kolei. Kolej to przede wszystkim Krajowy Program Kolejowy, trwa jego realizacja. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest realizacja tego programu? No, krajowy program to w zasadzie dotyczy inwestycji. Inwestycje są bardzo stopniu zaawansowanym, bym powiedział, bo one dotyczą kwestii związanych z wydatkowaniem także środków unijnych i tutaj mamy, szczególnie dotyczy to naszej podmiotu, który zarządza się samodzielnie, to są Polskie Linie Kolejowe i jak Państwo wiecie, jego zakres inwestycyjny obejmuje praktycznie cały kraj, szczególnie te wąskie gardła, które są związane z podniesieniem prędkości czy udrożnieniem szlaków, szczególnie w tej perspektywie, kiedy nacisk był kierowany i jest kierowany na udrożnienie szlaków towarowych. A więc właśnie, więc przykładem tutaj może być choćby też szlak z Lublina do Warszawy, to jest w modernizacji. W modernizacji jest też odcinek między Krakowem a Katowicami. Można powiedzieć, że to są jedne z dwóch takich wybijających się inwestycji, jeśli chodzi o modernizację linii kolejowych. No tak, z tym, że siódemka, bo o niej mówimy, jeśli mówimy o Warszawie do Lublina i dalej do Rochuska, to jest ważna inwestycja, ponieważ łączy nas z granicą państwa, no ale ta inwestycja miała pewne problemy, jak Państwo wiecie, ale w te elementy weszła polska nowa firma, która zrealizuje na pewno z powodzeniem ten kontrakt, czy go dokończy, bo termin jego oddania to jest chyba druga połowa roku 2019. Przy tym na odcinkach, no jak Astaldi zeszło, no to mamy polską firmę, która trochę te elementy przyjęła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale z mojej rozmowy dzisiaj z prezesem Blocherem wynika, że dadzą sobie świetnie radę. Czyli tutaj te perturbacje, które były, nie powinny wpłynąć na zaburzenie harmonogramu? Ja myślę, że tak. No, przecież polscy przedsiębiorcy są znani z przedsiębiorczości i staną na wysokości zadania. Okej. Wiemy, że Krajowy Program Kolejowy to jest modernizacja 9000 linii kolejowych. To jest połowa tego, co w Polsce istnieje. No, można powiedzieć, że to jest ogromna skala, jeśli chodzi o modernizację kolei, ale pasażerowie zadają sobie przede wszystkim jedno podstawowe pytanie. Kiedy kolej pojedzie szybciej? To zależy od tego, jaka będzie ta prędkość handlowa i taka, która będzie oczekiwana przez klientów. No, mamy średnio 160, ale będą odcinki modernizowane na Rajbałtyce powyżej 200. Zapewne Pan pyta o CPK, gdzie jest mowa o 250 na godzinę. To robi wrażenie. No tak, myślę, że tak, ale to wynika z systemu, ponieważ do tego hubu logistyczno-przesiadkowego, w sensie logistyki przewozu osób, potrzeba, żeby z każdego większości miast polskich w dosyć krótkim czasie dotrzeć do miejsca przeznaczenia, jakim będzie wielkie lotnisko i później rozpocząć podróż dalej, a w międzyczasie także dokonać różnych operacji wstępnych związanych z odprawą podróżnych na przykład. No więc właśnie, tu mówimy o czasie 2–2,5 godziny, jeśli chodzi o dotarcie z tych 12 miast, które mają być tymi szprychami tak zwanymi kolejowymi połączonymi z Centralnym Portem Komunikacyjnym. No, jak się mówi CPK, to przede wszystkim na myśl przychodzi lotnisko, ale oczywiście to są też połączenia kolejowe. Ta inwestycja ma być ukończona, takie są plany, w 2027 roku. Rozumiem, że właśnie ta data, ten rok, to wtedy pojedziemy szybciej. Wcześniej możemy jeździć powiedzmy 160 km na godzinę, ale ta docelowa, największa prędkość będzie dopiero za około 8 lat, tak? No ja sądzę, że skoro tak zostało ocenione, że termin realizacji 2027, no to on będzie dotrzymany. Oczywiście trudno w tej chwili określić, a mnie szczególnie na bieżąco śledzenie decyduje o tym, co jest, ale wszystko wskazuje na to, jak przejrzałem wszystkie analizy, szczególnie te analizy systemowe związane z umiejscowieniem, dojazdem, jest wielka szansa przed Polską, aby ta realizacja nadała nowe impulsy rozwojowe w ogóle dla transportu kolejowego, szybkiego transportu kolejowego w Polsce, a szerzej ja bym powiedział także, bo to możliwość połączeń z innymi stolicami, a przecież w polityce unijnej założone jest, że między stolicami Unii Europejskiej powinny jeździć szybkie koleje. Okej, to w takim razie przechodzimy do tego, co jest tutaj ulubioną rzeczą, jeśli chodzi o PKP S.A., mianowicie dworce. Trwa modernizacja dworców kolejowych. Już pewna część dworców w 2018 roku przeszła modernizację, ale plan zakłada, żeby przez najbliższych kilka lat około 200 dworców właśnie zostało odnowionych. Na jakim tutaj jesteśmy etapie, no i co przyniosą te najbliższe lata w tym zakresie? No ja myślę, że sytuacja jest dynamiczna. W tej chwili także pracujemy nad uzupełnieniem tej listy 200 dworców o kolejne 100, żeby objąć wszystkie te najważniejsze dworce, które z punktu widzenia ruchu podróżnych i obsługi pasażerów są istotne. Natomiast no, tak jak widzimy na rynku modernizacji, czyli infrastrukturalnym, są trudności związane z dosyć dużą ilością podaży tych inwestycji. W związku z tym na niektóre inwestycje nasze, także dworcowe, mamy problem z rozstrzygnięciem przetargów. Przetargi są zawyżone, w związku z tym, czyli oferenci dają wysokie ceny w stosunku do tych, które, tak jak zresztą jest na rynku, ale liczymy, że patrząc na to, co się w tej chwili poziom zaawansowania, czyli prac konstrukcyjnych, prac przedprojektowych i projektowych, także stopień zaawansowania jest wysoki i myślę, że jesteśmy w stanie to zrealizować w tym terminie do 2023, który sobie zakładaliśmy. Tak? Czyli takiej cezury się tutaj PKP trzyma. Czas oczywiście pokaże, natomiast jeżeli mówimy o dworcach do modernizacji, no to i większe miejscowości i mniejsze miejscowości mają szansę na to, żeby mieć dworzec odnowiony. Ale jak to się ma, jeśli chodzi na przykład o takie miasto wojewódzkie jak Kielce? Ja pytam się też dlatego, że akurat w tym mieście od wielu lat mówi się o tym, żeby ten dworzec odnowić. No i to jest taki przykład no, dużej potrzeby. Jak tutaj na takie dworce zapatruje się PKP? Czy taki dworzec ma szansę? Ja sądzę, a zresztą pewnie jestem pewien, że tego typu miasta, o których mówimy, będą miały odnowione dworce, bo to nie tylko Kielce. W tym pierwszym projekcie pewnych miast nie było, ale myśmy to zrewidowali, doprowadzając, że tego typu miasta, a m.in. Kielce, m.in. inne były, tak to określmy, były wojewódzkie, jak pan wie, no są rozważane. Jeśli ich nie było w 200, to będą w następnej 100 i wszystkie te potrzeby, tych szczególnie. No, ja znam Kielce, duże miasto, miasto też prężnie rozwijające się, więc trudno, żeby nie miało dobrego dworca. Czyli mieszkańcy takiego miasta jak Kielce, a także byłych miast wojewódzkich mogą spać spokojnie? Ja myślę, że sukcesywnie będziemy realizować ich marzenia w zakresie posiadania dobrego, zmodernizowanego, przystępnego, dostępnego dworca dla pasażerów. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Mirosław Antonowicz, prezes PKP S.A.